Dzień dobry! Discover Cars, popularna platforma wynajmu aut, przygotowała swoje coroczne zestawienie najlepszych kierunków na niedrogi wypoczynek w Europie. Ku mojej ogromnej radości, Kraków już trzeci rok z rzędu zajął pierwsze miejsce. Podróżowanie zimą to dobry pomysł, bo w takim terminie turyści mogą liczyć na niższe ceny i brak tłumów. Dzięki temu można w spokoju pozwiedzać interesujące miejsca. Być może dlatego w 2022 roku Kraków odwiedziło blisko 17 milionów turystów. Stolica Małopolski cieszyła się największą popularnością wśród Niemców, Brytyjczyków oraz Francuzów. Pełno historii i kultury, miasto Królów Polskich od dawna jest ulubionym celem podróży europejskich turystów. Jest niedrogie i oferuje wiele atrakcji. W mieście znajdują się takie atrakcje jak Wawel, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kopalnia Soli w Wieliczce, a dostęp do największej atrakcji miasta, Rynku Głównego, jest bezpłatny. Ponadto nasze miasto słynie z niesamowitego jedzenia ulicznego, dzięki czemu za niewielkie pieniądze turyści mają szansę spróbować lokalnej kuchni w klimatycznym otoczeniu albo zjeść posiłek w jednej z wielu tanich restauracji. Tworząc ranking, autorzy wzięli pod uwagę kilka czynników, w tym średni koszt tygodniowego pobytu w hotelu, średnią cenę wynajmu auto na tydzień, koszt lotu, atrakcje i ceny biletów do tych atrakcji. Następnie każdej lokalizacji przyznano do 50 punktów. Według badań za 7-dniową wycieczkę do Krakowa turyści zapłacą około 2255 zł. Kraków zdobył 38 z 50 punktów i zajął pierwsze miejsce. Oto lista miast oprócz Krakowa, jakie znalazły się w rankingu. Cieszę się, że moje miasto uznane za najlepsze miejsce na zimowy wypoczynek w całej Europie. Myślę, że to jest zasłużone. До зобачення!